Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl, a dziś kolejna nowość na moim kanale. Dziś mamy Let's Build. Dokładnie, słyszycie? Let's Build. Coś, czym jeszcze się nie zajmowałem. Ze mną stoi projekt domku, który już sobie przygotowałem pod... Oświeciło mnie i stwierdziłem, że czas coś zbudować. Pod chwilą takiego natchnienia, o. Także włączmy może HUD. Tak. Widok z pierwszej osoby. I zaczynamy oprowadzanie. Z przodu. No co my tu mamy? Roślinki. W zasadzie tylko dodatek, żeby uatrakcyjnić wam widok. Same domki bez roślinek. No cóż, czegoś im brakuje. Tak, takie jest moje zdanie. Z przodu mamy wejście. Do domku jest wejście tylko jedno. Wykorzystuje dość łatwe do znalezienia materiały. Zresztą jest mały, przez co jeszcze łatwiej go zbudować. Z drugiej strony kolejne okienka. Tu już mała farma, ale to tylko dodatek. Może skupmy się na samym domku. Proszę bardzo, tu jest tył. Większe okno. Wysokie. Dodaje sporo przestrzeni w środku. Bez niego jest tak bardziej ciasno. Zresztą za chwilę będziecie mogli się przekonać. Jak widzicie, mamy też takie okiennice. Co prawda otwierają się w drugą stronę, ale dodają takich... To są takie detale, które dodają nieco uroku. Wejdźmy do środka. I co tu w środku mamy? Małą przestrzeń roboczą, pracownię. Kto jak woli, tak niech to nazwie. Mamy tutaj trzy skrzyneczki. Piecyk i crafting table. Oraz dwie rzeczy, które dość często znajdują się w domkach. Jukebox oraz kowadełko. Tu macie tabliczkę z informacją, że wymiary domku mają... To są 10 bloków na 11. Chodzi o długość i szerokość. Więc domki, przynajmniej ten domek, znajdzie się, może umiejscowić się... Można umiejscowić na działce 20x20 bądź mniejszej, na przykład 15x15. Można wtedy też coś naokoło domku usadzić. Ale przejdźmy może do tego oprowadzania. Gdzieniegdzie znajduje się glowstone, ale myślę, że łatwo można go również zdobyć, więc wystarczy chwila do netheru i proszę bardzo. Znajdujemy się już w sypialni, tak, mamy tutaj bardzo szybkie przejście, z salonu nie ma, ale tu chodziło o kompresję po prostu wszystkiego, co najważniejsze. To jest taka mała lampka nocna, no cóż to dużo mówić. Na stryszku mamy, nazwijmy to magazyn. Mamy także ławeczkę, na którą możemy sobie przycupnąć. Stoliczek z kaktusem, no i skrzynki. Wiem, że na serwerze dużo się rzeczy chomikuje, więc lepiej tych skrzynek dać znacznie więcej niż dwie. Na dole mamy kolejne skrzynki, z tym, że tutaj możemy sobie je ładnie na przykład opisać tabliczką, nie tabliczką, ramką. A do ramki usadzić jakiś itemek, który by się kojarzył z konkretnymi rzeczami. Fuu, rzeczami, ojejku. No i oczywiście jeszcze parę piecyków. Jak żeby inaczej. Tak. Oczywiście. No. Jedynie co tu jest problemem, to bóg świetny, ale myślę, że w 1.5 już tego bugu nie będzie. Jeżeli się włączy odpowiednią opcję. Bang. Dobra. Oprowadziłem was. Teraz przejdźmy może do samej budowy. Okej, właśnie znajdujemy się już nad jakby zarysami tego domku. Jak widzicie, jest naprawdę mały. Zaczynam od zarysów, żeby po prostu nie pomylić się i zrobić od razu taki sam. Bo myślę, że teraz o to tu chodzi. Dla ułatwienia użyję sobie tego bloczku. Ale to jest ten sam co ten, tylko że wystarczy raz kliknąć. Także nie miejcie mi tego za złe. Okej, zacznijmy budować. Tutaj w sumie tylko muszę podprowadzić wyżej ścianki.
Bloczki odległości myślę, że policzycie sobie na materiale wideo. Oraz teraz jak właśnie sobie stukam w klawisze, ale nie wiem czy tego słychać. Nie wiem czy to słychać. Tak, tu był na pewno ten poziom całości. Czyk, czyk, czyk. Za chwilę teraz dodamy okienka. Tak, buduję troszkę tyłu. Powinno się w sumie najpierw zrobić zarysy również na okna, a dopiero potem zajmować się wypełnianiem całych ścian. O, tu jest nasze duże okienko. Z tym, że tutaj daję glowstone, żeby rozjaśnić i nie stawiać wszędzie pochodni. Okienko też było tutaj i tutaj. Tak, to na pewno. Podłogę od razu może wypełnimy już ładnie drzewkiem. No, deskami. Za chwilę tam zrobimy przejście na dół. Teraz zrobimy pięterko. Już zrobię takie główne zarysy tego domku. A następnie zrobimy te wszystkie takie detale, które znajdują się na zewnątrz. Chodzi mi właśnie o te takie półeczki. Bo na razie to wygląda jak wygląda. Zróbmy może już na razie te filary. Czyk, 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 czyk. Dobra, jak widzicie już dolną część domku mamy. No w sumie wypadałoby jeszcze okna wypełnić szkłem. No, to już to zrobiłem. Tak, jeden poziom jak widzicie jeszcze muszę podnieść. Zobaczcie, że się wzoruje, ale chcę wam zbudować taki sam jak stoi tutaj obok. Żeby potem nie było w komentarzy czegoś w stylu szybku, ale to tak nie wyglądało. Hello. Zgłaszam reklamację. Tak, tak, tyk, tyk. Mhm. Ten deseń. Dokładnie. A właśnie, że nie. Tutaj to trzeba usunąć. I robimy to w ten sposób. Tu. Czyk, 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 czyk. Czyk, czyk. Nie, tu miał być sandstone. Troszkę się rozpędziłem. Jak widzieliście, w środku mamy taką otoczkę wokół tego tej podłogi, bo tu, wokół tych desek sandstone. Mhm. Tak to miało wyglądać. Tutaj deseczki spokojnie możemy położyć i już mamy tą naszą taką platformkę. O, i tutaj będzie zejście. Aha. Ten sposób. I teraz to też jest za dużo, wybaczcie, to trzeba usunąć. To nawet by samo krzyczało, że należy to zrobić, bo nieładnie wyglądało. Będę musiał chyba się znowu posiłkować z zerknięciem, bo nie jestem pewien na jaką wysokość zrobiłem tutaj właśnie ten taki kominek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć bloczków. O, wieczorek. A ja wieczorku jeszcze nie chcę. Tak, zrobimy poranek. Tu mamy 5, 6, 7, 8, 9, dyszka. Tyk, tyk, tyk. Przy okazji, że policzyłem, chyba wam to ułatwi robotę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu okienko było, zostawiamy wolną przestrzeń. Ale nad okienkiem, nie, nad okienkiem już był daszek. Ale to za chwilkę, nie wszystko na raz. Okienko też było chyba po odstępie dwóch bloczków, tak. Tyk, 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 tyk. I tu na środeczku. I tutaj chyba też. Zaraz będę musiał zerknąć znowu. No niebywałe. Dobra. Wypełnimy dach. No, wypełnimy.
Dokończmy go, bo jeszcze go w zasadzie nie ma. Tyk, tyk, tyk. Nie lubię kwadratowych kształtów. Takie coś myślę, że troszeczkę je rozbija. Mam na myśli oczywiście te kwadratowe kształty. Czy ja przed chwilą czegoś źle nie zrobiłem? Hehe, wydawało mi się tylko. Zapomniałem, że jeszcze nie przeprowadziliśmy pewnej rzeczy, która po prostu daje tylko takie wrażenie. Także tak, mój błąd, mój błąd. Dobrze, zacznijmy może jeszcze tutaj wykańczać te nasze takie małe daszki i wykończenia, które daje naprawdę sporo takiego... No, milej to wygląda moim zdaniem, ciekawiej. Dobrze, teraz musimy poprowadzić nasz bóg świetlny oczywiście do tego filaru tutaj. Tak jest, teraz jeszcze tylko z tej strony i myślę, że tu też. Tak to mniej więcej wyglądało. I teraz powinno się wszystko ładnie zgadzać. Popatrzmy tu i tam. I tak, zgadza się. Wypełnimy okna szkłem, żeby potem się już tym nie martwić. Tyk, tyk. O, jeszcze okienko na górze. Nieco wstaje, ale przynajmniej rozbija tą płaskość dachu. Tak, sam budynek, jak już widzicie, stoi. O, żebyście widzieli obydwa. I tak wszystko się zgadza. Przyjściutko się ładnie zgadza. Teraz przejdziemy jeszcze do budowy wnętrza. Ding, 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 ding. Wróć. Aha. Aha. Zapomniałbym. No proszę. Dwa okna się skitrały. Góra jest, czas na dół. Także zacznijmy już kopać. Musimy zejść. Dwa albo trzy poziomy w dół. Nie, to mają być dwa poziomy. Tak, trzy trzeba wykopać, ale dwa... dwa będą do dyspozycji. Kopiemy dziurę 5 bloków na 4. Teraz ten czwarty muszę tylko wykopać. 3, 4. Tak, zgadza się. Żebyście wszystko widzieli, chyba na chwilę troszkę jasność ekranu zwiększę. O, nieco jaśniej, nie sądzicie? Wróć, tu będzie filar. Tyk. Tutaj drzewko. A dokładnie to deseczki. Zwykłe deseczki. Jeżeli ktoś chce inne, to chyba ze spruce wood się ładnie nadadzą. Tutaj tak, na razie zrobimy po prostu ścianki, a za chwilę przejdziemy do robienia skrzyni. O, właśnie tu będzie jedna za chwilę. Tyk, 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 tyk. Już prawie skończyliśmy. Mhm.
Teraz może zacznijmy robić już miejsce na skrzynki. Dużo tutaj do robienia nie ma. Wystarczy przedłużyć jakby podłogę i już mamy pełną wnękę. Wykorzystujemy tu światło z tego podłużnego okna. Tutaj będziemy musieli tylko dostawić jeden glowstone, ale to nie będzie nam przeszkadzać totalnie w niczym. Czyk, czyk. Glowstone jest, sandstone. I teraz deseczka. Tak samo robimy z tym rogiem. Z tą ścianą. Albo i nie. Robimy podobnie. Będę zapomniał, tylko że tutaj glowstone trzeba dać na dół. I też sympatycznie to wygląda. Tutaj tylko zrobimy jeszcze wnękę na piecyki. Mam nadzieję, że mam je w pokoju. Ale zapewne mam. Pewnie, że mam. Jeden kładziemy tu, dwa w ten sposób, jeden na dole, dwa tak. Tutaj to samo. Piecyków na pewno nam tutaj nie braknie. Deseczki, chyba że ktoś chce glowstone, to glowstone też to może być. Czyk. No tutaj deseczki akurat zostają. Skrzyneczki. Czas na skrzyneczki. Skrzyneczki kładziemy po prostu w rożkach, czy też w wnękach. Dla sympatycznego wyglądu można oczywiście dodać różne dekoracje typu liście. Lepiej wygląda, nie? Tutaj jest przyjemnie ciepło, ale czegoś brakuje. Postawimy tylko dwa bloki liści i od razu wszystko gra. Dokładnie. Jeżeli ktoś właśnie chce zrobić tak jak ja, proponuję dać jakieś tam tabliczki, ramki i poustawiać w nich itemki tak jak się podoba. Ta, tu nie ma. Nie ma, więc bierzemy tutaj naszą drabinkę. Kładziemy ją w tych miejscach. Nie ten przycisk, tak. O. Trapdoor. Ten kładziemy z tej strony, żeby było ładnie wejść, zejść i tak dalej. Teraz się w tą stronę. A na górze kładziemy tak. I w zasadzie oto nasz cały domek gotowy. Jeśli chodzi o takie szczegóły, jak przykładowo nasze klapy, też zamknięcia koło okien, możemy je usadzać i tak dalej, ale to już nie jest zbyt wymagające i chyba nie muszę wam pokazywać co i jak. O. Tutaj tylko proponuję zrobić je w ten sposób. Lepiej to wygląda. Uwierzcie mi. O, i tutaj jeszcze jedno okienko by można też usadzić. I o ile się nie mylę, ono jest też w tym głównym pierwszym projekcie. Ewentualnie jak ktoś bardzo chce, może tutaj drzwi. I to chyba tyle. Sam domek jest gotowy. Jeżeli chcecie go jakoś konkretnie umeblować, możecie popatrzeć na początek filmiku, gdzie jestem po prostu w środku. I teraz tylko napiszcie, czy wam się to podobało, czy też nie. Jaką wersję byście woleli? Speed build? Może właśnie taki LED build jak w tym momencie, czy też zwykłe oprowadzenie, tylko że to by zajęło tyle co ten początek filmiku bez budowania. Mi to jest obojętne, chyba że będę robił większe projekty, wtedy może coś nieco przyspieszę, wiecie, coś tam się wymyśli. Także napiszcie co o tym sądzicie, ocencie i tyle. Teraz ładnie się pożegnać. Ciao, cześć.